Cześć, siemanko, ale nie guten morgen. Bo jak to u Worona, nie może być wszystko pięknie, ładnie. Stałem z bólem kolana. Spróbuję coś zmienić w blokach. Może jakoś będzie. Nie wiem, o co chodzi. Wczoraj się wam nie przyznałem, bo naciągnąłem tak dwójkę, że nie mogłem jechać. Ale przeszło. Ale to w drugiej nodze. A dzisiaj kurde problem z kolanem. Wczoraj nic nie zapowiadało się na to, żeby coś bolało. A tu proszę. No nic, Woron jest fajterem, Woron się nie podda. Pokręcimy, pojeździmy, zobaczymy. 10 km prawie mam. Zmienię trochę oś kręcenia, zobaczymy, może coś da. Bo czuję, że tak jakbym tylko jedną stroną stopy naciskał, a nie całą. Zobaczymy. Chyba, że to tylko takie moje odczucie, nie? Jak teraz boli. Ale zobaczymy. Także ten, no, jak nie urok, to sraczka. Wyjaśnijmy sobie aferę kolanową. Dlaczego tak się stało? Otóż, gdyż iż w starych moich butach innej firmy niż Shimano nie ma tych takich tutaj kreseczek i bardzo ciężko było mi przenieść na te buty tamte wymiary. I druga sprawa, inna numeracja, tam mam 41, a tu 41 było za mało i mam 42 numer, co też zmienia postać rzeczy. No i teraz o co chodzi? Nie wiem, czy wiecie, ale jak ustawia się bloki, może ktoś wie, może ktoś nie wie, a jak nie wie, to się dowie. Chodzi o to, że tutaj mamy naszą kostkę. Dobrze. Czyli takie wystające coś. I to musi być równo w osi z naszą stopą. Najlepiej jest to zrobić na jakimś trenażerze. No już nie powiem, że najlepiej pójść do jakiegoś bike fittera czy tam sklepu, który ustawia bloki, i po prostu oni takie coś są w stanie sprawdzić. Wiadomo, pod obciążeniem, bo bez obciążenia inaczej noga chodzi. Ale ja wpadłem na pomysł. Pewnie będziecie się śmiali znowu dzisiaj z mojego super ekranu. O, może tak. O, może nie tak. Nagrałem sobie, jak jadę, moją nogę. I stwierdziłem, że muszę trochę jeszcze przesunąć tą oś do roweru, bo ta noga jakby tak pod kątem sobie pracuje i w tym momencie tak jakby obciążała ten punkt, który mnie boli. Najlepsze jest to, że wczoraj po przejechaniu tych 300 km nie czułem jakiegoś bólu. Nic mnie nie bolało. Dwójka mnie przeszła.
No i właśnie jestem zdziwiony, bo obudziłem się z bólem. Nie mogłem stanąć. Także nic, przesuwanko. Jedziemy dalej. Średnia słaba, bo tam wychodzi mi jakieś chyba 22,5. Także nie jestem zadowolony. A nie jadę po żadnych ścieżkach, znaczy nie jadę po miejscach, gdzie są jakieś światła i te sprawy. No ale co? Na pewno jest to, jak przesunąłem trochę, to jadąc czuję ból, ale czuję moc oddawaną na pedały, więc to już jest duży plus, a nie jak na początku, że nie mogłem w ogóle swojej mocy przełożyć na korbę. Dobra, za dużo już gadam. Lecimy dalej, a dopiero 35 km. Nie będzie wam się chciało tyle oglądać. Dobra, czas zraportować. Na początku info o kolanie. To wideo, które sobie zrobiłem sam i było lekko widać, że ono tam się tam giba. Nie w tą stronę, co trzeba. Pomogło. Powoli zaczynam nie czuć bólu. Więc to już jest strzał w 50. Średnia się dużo poprawiła. Wtedy było 22 watów. Średnia była 110. Zobaczcie. Jest już 24,3. Prawie 150 km. Średnie tętno pięknie, 121, 20 stopni. Pokażę waty. Jest 118. Czyli udało się poprawić dużo. Także jest gitara, bardzo mnie to cieszy. Jednak małe przesunięcie. Już miałem kłopot. Taki no w sumie duży, że coś się bardzo zepsuło. Ale będę żył. Na pewno trochę powoli. No ale można jechać. Pierwsze słoneczko już mnie ścięło. Pająk mnie podrapał, jak go spaliłem. Jest fajnie. 150 km do końca. Zobaczymy. Trochę zadek zaczyna boleć. Nie jest przyzwyczajony aż tak długo codziennie jeździć. No właśnie, po to jest ten test. Po to jest ten challenge. Dobra, ja sobie zjem bułeczkę. Dzisiaj brzuchol też daje radę. Jak na razie zjemy bułeczkę i ciśniemy dalej. No i taka końcówka. Powiem wam, że nie chciało mi się nawet wyciągać kamery. Takie przemęczone te 300 km trochę. Jestem niezadowolony, bo cały czas gdzieś tam odzywało się to kolano. Także przyjemności dzisiaj było zero. No i teraz tak, niezadowolonym być z tego, że zaraz zrobię 300 km, czy z tego, że gdzieś tam coś tam szwankuje. Także każdy sobie już tam zinterpretuje na swój sposób. Tutaj w liczbach średnia, no spoko, jest 24,3. Tętno dla mnie pięknie, 121. Robi się zimno, ciemno. Do domu już niedaleko. Tu mamy te pętelki. Także były dwie pętelki po 109 km. Ta, co robię teraz, będzie miała chyba 56 i będę musiał coś tam dokręcić. No i co tu jeszcze mogę wam pokazać? Chyba 117 mi się wyłączyło. O, jest. Średnia moc 117. No wczoraj było dużo lepiej, wiadomo, nie? O co chodzi. Także cóż ja mogę powiedzieć? No drugi dzień mija powoli. Nie będzie super widoków, nic nie będzie. Będzie tylko gadanie super kolarza, Worona, kolarzyny, który taki z niego sportowiec jak no, także ten. Jak się wam podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. No mi się dzisiaj nie podobało. Jak chcecie,
wejść do teamu inaczej. Może jeśli chcielibyście mieć swój udział w Mistrzostwach Świata i być takim wirtualnym uczestnikiem. No, wirtualnym. Jeśli chciałbyś być w teamie Worona Kolarzyny i go wspomóc, żeby chłopaki mogli sobie wypić dzięki wam kawusie i dopingować mnie jeszcze bardziej z tyłu w wozie technicznym, zapraszam do linku poniżej, gdzie możecie znaleźć link do wirtualnej kawy. Także dziękuję. Zachód słońca. Nowe wiatraki. Księżyc. Trzymajcie się. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.